sama niegospodarność przy szpitalu covidowym w CWK w Opolu to ponad 2,7 miliona złotych. To jest wielki zarzut pod adresem środowiska politycznego PiS-u, jego ówczesnej twarzy, wojewody Adriana Czubaka. I będziemy dążyć do tego, żeby ustalić, jaką rolę, szczególną rolę w procesie decyzyjnym wybierania, w procesie bezprzetargowym poszczególnych wykonawców i usług odgrywał społeczny asystent, społeczny doradca wojewody Adriana Czubaka. Mam podejrzenia, że te decyzje wokół lokowania środków i dokonywania zakupów, jak między innymi zakupy słynnych od promienników ciepła, które okazywały się zwykłymi grzejnikami, bądź urządzenia do pakowania leków, które okazało się potem niepotrzebne, mogą kryć w sobie dalsze nieprawidłowości. To nie jest tylko kwestia niegospodarności, straty pieniędzy podatników. To jest również kwestia wyjaśnienia mechanizmu decyzyjnego, który wtedy razem z kolegą posłem rozpracowywaliśmy w trakcie kontroli poselskiej. I chcę potwierdzić, że ustalenia NIK-u, zawiadomienia do prokuratury i skandaliczne cyfry, jakich można tutaj przytaczać wiele, są dowodem, że nasza kontrola była przede wszystkim celna i skuteczna, ale nie sposób abstrahować od obecnych wyborów, mówiąc o aferze wokół szpitala covidowego i izolatoriów w Opolu. Ja chcę zadać pytanie panu wojewodzie, byłemu wojewodzie, którego wraz z Tomaszem Kostusiem de facto obaliliśmy po słynnej konferencji, gdzie nasze raporty niszczył niszczarce zasilanej agregatem prędotwórczym. Chcę go zapytać, czy jego obecność na listach wyborczych PiS-u jest próbą ucieczki w immunitet. Chcę zapytać również obecnie panującego wojewodę Kłosowskiego, również kandydata, dlaczego po przejęciu sterów budynku za naszymi plecami, znając już ustalenia naszego raportu, zlekceważył to ustalenie. Czy przeprowadził taki audyt działań poprzedników wokół izolatoriów i szpitala covidowego? Czy zrobił bilans otwarcia bezpośrednio po przejęciu tutaj kierowania Urzędem Wojewódzkim w Opolu? I na końcu tego wszystkiego rysuje się taki bardzo przykry dla wyborcy obraz, że były i obecny wojewoda, zdając sobie prawdopodobnie sprawę z tego, że te zawiadomienia do prokuratury, które między innymi na podstawie naszych raportów i z naszych zawiadomień wszczął NIK, mogą się kończyć poważnymi procesami, procesami karnymi. Dlatego próbują ci panowie uciec w immunitety. Ja uważam, że w tej sytuacji, choć trudno doszukać się takiego mechanizmu prawnego, powinni odwołać się do odpowiedzialności politycznej i tą odpowiedzialność polityczną niewątpliwie już absolutnie możemy im w całej aferze wokół niegospodarności na ponad 5 milionów złotych przypisać. Dlatego uważam, że żaden z mieszkańców Opolszczyzny, wiedząc o tych nieprawidłowościach, które są naprawdę skandaliczne, dochodziło między innymi do zawyżania kosztów poszczególnych produktów i usług. Marże, które były proponowane i narzucane bez żadnych negocjacji przy udziale właśnie tego doradcy społecznego, na niektórych produktach sięgały niemalże 400%. I za to zapłaciliśmy my wszyscy podatnicy. Więc ta nieuczciwa gra PiS-u, w którym dąży do tego, żeby potencjalnych winowajców afery wokół szpitala covidowego izolatorium skryć za immunitetami, powinna być czerwoną lampką dla wyborców na Opolszczyźnie i odwodzimy państwa od głosowania po prostu na tych ludzi.